potrawy są tak proste i szybkie i właśnie można je zastosować jako takie danie dodatkowe do mięsa, czyli jak robimy sobie na przykład kaszę gryczaną, no to jest taka właśnie potrawka fajna do mięska, kasza gryczana właśnie z tymi warzywkami i z kolendrą. Ogień mamy i teraz następną opcją będzie żywioł ziemia. I tutaj akurat mamy propozycję, marchewka i pietruszka w plasterki i do wrzątku. Wymieszaj i gotuj przez chwilę. A teraz żywioł metal. I akurat do metalu należą por, ziele angielskie, liść laurowy i ziarenka pieprzu. Wymieszaj i gotuj przez chwilę. Po metalu mamy wodę. Do wody należy sól, kilka kryształków grubej soli i resztę składników też mieszamy i przynajmniej minutę gotuję. Po żywiole woda, następuje żywioł drzewo. Do drzewa należy pietruszka. Powinna być cała nać pietruszki. Dodajemy pietruszkę i oczywiście mieszamy i gotujemy przez co najmniej minutę. Po żywiole drzewa mamy żywioł ogień. Do żywiołu ognia należy kasza gryczana i kurkuma też. I akurat w tym przepisie zastosujemy. Kurkuma? Więc zastosujemy. Wrzucamy kaszę gryczaną i kurkumę. I tyle gorącej wody, aby było 1 cm nad warzywami i nad kaszą. No tak mniej więcej, prawda? No bez przesady. Nie będziemy się tutaj kłócić. Dla każdego 1 cm wygląda inaczej, prawda? Nie jesteśmy na lekcji matematyki. Dokładnie. Dobrze mówisz. No, myślę, że tyle będzie ok. I to jest żywioł ogień. I oczywiście mieszamy i gotujemy przez minutę. Z powrotem ziemię, a tym razem do żywiołu ziemia wybraliśmy kalafior i dwa ziemniaki. Ja mam dużo kalafiora, więc go używam. I tak będzie bardzo dobre. I do tego kawałki pestki dyni. Tylko, że ja mam tak zmieszane pestki dyni z pestkami słonecznika, ale to też należy do żywiołu ziemia. No i oczywiście, jak zawsze, wymieszać i gotować przez co najmniej minutkę. Już tak fajnie pachnie i już nawet fajnie wygląda. Słuchajcie, ważne jest, żeby przykryć danie przez 10 minut przykrywką i w sumie gotujemy 20 minut, 10 minut pod przykryciem i 10 minut bez. No i później możemy podawać z kolendrą, z pietruszką, z różnymi przyprawami. Świeżymi oczywiście ziołami. Mój obiad ma dwie formy, bo jest obiadem dla mięsożerców, proszę bardzo, kurczaki. W tym czasie jak robiłam kurczaczki, to mi się ugotowało danie dla wegetarianów. Jest ono pełnowartościowe, jest kasza gryczana, są warzywa, jest super. Polecam naprawdę takie dania, bo człowiek się czuje lżej, zdrowiej i właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być zdrowym. Najlepsze jakby wszystkie te warzywa były z ogródka. Ja tak jakbym miała coś powiedzieć na temat tej mieszanki, to osobiście, no tak. Nie polecasz? Nie jest to dobre. Nie, po prostu to jest niedobre. O, bądźmy szczerzy. Jest to bardzo niedobre. O. Jest bardzo dobre. Oliwia nie ma smaku. Ja mam smak. Dzieci mają najlepsze smaki, same tak mówisz. No dobra, ale to jest dla rodziców. Więc tak. Dla waszych rodziców. Więc tak. Dzieci, to jest dla waszych rodziców. Jedźcie zdrową żywność. Nie pokazujcie tego. Bądźmy ze sobą szczerzy, jak dzieci z dziećmi. Chodzi o to, że gorzej jest w życiu jeść niedobre rzeczy, ale zdrowe, tylko lepiej jest zjeść coś niezdrowego, ale mega, mega pysznego. To jest moja teoria, mama na odwrót. Może jak urośniesz i będziesz nastolatką, to tak docenisz te wegetariańskie jedzenie. Nie, ja będę jak mama bardziej. Tak? Ja już będę dorosła, to będę sobie chipsy kupowała. Aha. A nie będziesz nigdy wegetarianką lub osobą, która zdrowo się odżywia? Nie. Nie? Nie zamierzam.
Aha, nie zamierzasz, okej. Okay. No, okej. Okay. A z tego sobie zjadła? To. Marchewkę. No i to. No widzisz, to już jest dużo. To już mnie to cieszy. Właśnie mówię, że tutaj ktoś, wiesz, że to jest tyle dobrze, że ja po prostu to robię i że coś tam możesz zjeść z tego, tu zjesz sobie mięsko. Niekoniecznie musisz wszystko zjeść z tego.